Cześć, witajcie z tej strony Pirackie Klocki. Lego Friends rzadko się zdarza na moim kanale, no ale jednak czasem bywa. No i mamy tutaj trójkołowiec, tutaj, który sprzedaje jakąś kawę, jakiegoś croissanta, tak ogólnie wam powiem, że naprawdę długo się zastanawiałem, co to jest co ta manekin przedstawia Aż w końcu doszło do mnie, że to po prostu jest odwrócony croissant, czy inaczej lagun w Polsce, z czapką kucharską, no naprawdę ktoś tu miał niezłego pomysła, u mnie chyba później po recenzji on jednak wyląduje ten croissant na części po prostu tutaj no bo takie elementy w tym kolorze są przydatne, a to w ogóle po prostu mi nie przypomina rogalika. Eee, bardzo fajne w ogóle są, stwierdzam, te pudełka, coraz fajniejsze z tych Lego Friends. E, dlatego, że już nie wyglądają tak typowo dziewczęcko, że sam róż, tylko tutaj właśnie jest tak ciemny, niebieski, więc no to idzie krok naprzód. Jeszcze pozbyć się tych mini laleczek i by było w ogóle idealnie. No i tak się prezentuje zestaw po złożeniu. E, ja właśnie przed chwilą, znaczy... Dla Was przed chwilą, dla mnie, no to już jest yy, dzień lub dwa yy, tutaj przeskoku, yy, ponieważ ułożyłem ten zestaw i odłożyłem na półkę, żeby się trochę nim napawać. Yy, no i uważam, że jednak tego Croasancika nie rozwalę, tak mi się on podoba. Yy, pasuje mi do paryskiej restauracji, więc jest w sumie nawet niezły. Oczywiście, nawet czasem zaczął mi przypominać tego Croasancika. Jedyną obiekcję, jaką mam, to że nie wiem, czy to widać na kamerze, ale ma taki, jakby. Yy... No, plamkę ja nie wiem, czy to jest zamierzone yy, tutaj na yy... tej naklejce, czy to moja po prostu naklejka uszkodzona, czy po prostu to właśnie jest zamierzony efekt jakiegoś noska. No nie wiem ale w każdym razie nie najgorzej to wygląda. Nie ma fajną czapkę kucharską, znaczy po prostu zbudowaną, ale jednak yy, uważam, tutaj nie potrzeba udziwnień no i stąd bardziej widać, że to Cruaset. Dobra, zabieramy go już stąd. I teraz przechodzimy do. Nie wiem jak ta mini laleczka się nazywa, nieważne, nie interesuje mnie to. Interesuje mnie tylko to, że będę miał z niej włoski, bo one pasują do normalnych minifigurek. No i piątaka. No i jeżeli chodzi o tą panią, no co ja mogę powiedzieć, ja po prostu nie lubię mini laleczek, no i tyle. Od to. No ale ma fajną kawę, tutaj muszę zaznaczyć taką z pianką. Albo to jest jeszcze kakao, też jest opcja. Takie z pianką, w sumie, kurczę, narobiła mi smaka, napiłbym się. Takiego fajnego. No i tutaj mamy nasz trójkowiec, czyli główną budowlę. No, i tutaj mamy dla niego tego baristę. No, i jeżeli chodzi o tego baristę, to jest według mnie to wykapana figurka baristy. No, może powinien mieć trochę ciemniejszy ten subducik ale już nie będę się czepiał. Wiadomo, trochę taka jest kolorystyka Lego Friends. No, i jeżeli chodzi o ten, tutaj ma fajny druk tego Croissanta, czyli że tu wszędzie to logo panuje, po prostu. Ma takie, nie wiem czemu bariści ale często mają takie okulary i takie tego typu włosy. Nie wiem, albo takie mam po prostu wyobrażenie. No i tu też jest ten nadruk tego klasanta No i jeżeli chodzi o tą jego taką, trochę można powiedzieć, sukienkę, bo to tak na dole wygląda jak sukienka. W zasadzie może w, jak przy innej mini laserze jest nad sukienką. No to jednak fajnie to wygląda. Taki dłuższy. Trochę wygląda jak. O matko, wyleciało mi słowo. Płaszcz, o, to miałem zło na myśli, bo jednak płaszcze tak przedłużałem i tak czasami wyglądałem trochę jak sukienka. E, tak wam mogę opowiedzieć taką anegdotę, że pamiętam, że mam go do tej pory, taki ciemno-granatowy płaszcz i pamiętam kiedyś strasznie lało. No i tak lało, że ten płaszcz ciemno-niebieskiego wyglądał jak czarny. No i na jeszcze był strasznie długi. <laughs> jeszcze miałem go zapiętego i nagle idzie dwóch chyba troszeczkę wypitych banów i wzięło mnie za księdza. Więc, no, taka śmieszna trochę anegdota. No, jak to jednak czasami ubranie zmienia człowieka. No i w każdym razie, jeżeli chodzi o tutaj tego trójkołowca, to jest, ma strasznie dużo naklejek a ja i tak się cieszę, że Jeden z niewielu zestawów, który także dobrze uważam, tutaj muszę sam się pochwalić, dobrze przyklejałem. Jedna dosłownie naklejeczka jest trochę bardziej krzywa, ale tak aż tego bardzo nie widać. No ale fajne to są takie slogany i w ogóle mi ten trójkowiec przypomina takie autko, które by mogło ziom i nagle być easter w jakiejś grze Lego. Nie wiem, na razie mi to najbardziej podsuje do mm, czegoś z Marvela. Takie moje luźne tutaj przepuszczenie. No, ale co my mamy na tym blaciku? Mamy tutaj dwa... Mm, kurczę jem to co weekend, a nie pamiętam jak to się nazywa. Eee... Eee... Chwileczkę, dzisiaj wybaczcie mi, mam gorszych faz że... A, makaroniki! O, to są makaroniki. No i fajnie one wyglądają, właśnie tak jak prawdziwe. Obok mamy laguna lub też croissant, jak to woli mówić. Dalej filiżankę. Dalej mamy tutaj taki fajny słoik. Ja bardzo lubię te słoje, mam ich sporo, ale tych słojów nigdy mi dość. No i ma tutaj... Są tutaj ciastka, nie chcą mi się obrócić, tak żebyś. O, zobaczyli ich na druk. No tak wyglądają. No i obok mamy ekspres do kawy. Który fajnie wygląda, bo tutaj rzeczywiście można robić jakąś kawkę. Wybaczcie mi, ale jak go się lekko naciśnie ten wózeczek, to tak po prostu skakuje. Dalej, na pacę tutaj trochę bida, ale są dwa sudy, więc można przemieszczać naszego baristę. No i tutaj znowu jakieś menu. No i tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o menu. W ogóle możemy rozwalić ten trójkołowiec, albo po prostu mu podczepiać te naklejki. Będzie zwykłym trójkołowcem, a te naklejki możemy dodać do jakiejś właśnie francuskiej restauracji, albo taki po prostu budki mały. No i dalej mamy tutaj. Logo tego kurasanta, więc jest wszechobecne. Mamy tutaj ładnie tutaj zrobione światełko, nic nadwyraźnego jeżeli chodzi o ten zestaw. No i patrzę, mam tutaj ryskę na szybie. No trudno, standard legowy. jestem przyzwyczajony, ponieważ jakoś nie kolekcjonuję tych szybek, a nie mam ich bardzo dużo. No i co, uważam, że zestaw bardzo dobry, jakbym miał ma jakąś notę wystawić, to jaką bym mu dał. Hmm. uważam, że ten zestaw, no, wszystkie warunki spełnia. Może ktoś ma rodzić, że jest po prostu zbyt dużo naklejek czy coś, ale uważam, że jak za te pieniądze, no to mu się należy opinia 10 na 10, bo po prostu tutaj nie ma do czego się doczepić. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia. Cześć!